Nie uwierzycie, jak potężnie zbufowali ten item w sezonie 11 Smite. Oglądaliście Kleksa, panowie? Co ten Tor? No coś tam panowie im nie wyszło. Tak się zaczyna solo, nie? Trochę chujowy ten clear mam. Ale chyba jest git. Holduję sobie te pele. Ale slowa dostałem, iść. This song called Steve Harvey. Ej, ale żeście dali teraz. Albo że bez pick never, ale że hibo na 3 będzie chodzić. O, to było dobre też. To też dobra zmiana była. Ramu nie spurował Reda, tylko do ciebie szedł. Nie wiem, czy na... Aha. Ale to co? No to nie moja wina, że chłopy są głąbami. Ja lepiej metę ogarniam ich bez grania w tą grę. Easy poke. Ała. Pierwsza gra na solo, easy clap. Easy wygrana. Easy ilo. Czemu odsuna jest ta? Dzięki, gościu, że się usunąłeś. Ała, pomocy, umrę, iść! Co to kurwa jest za elo? O dupce. Letko, panowie. Jeszcze biorę to. Mam Glada teraz, ona tepki nie ma. Mystical must have? Nie, trolujesz mnie teraz, prawda? Mystical? Nie będę miał potek, ale to nic. Nie troluje na supie, też dobrze wychodzi. O kurwa, zbachowali coś tam. Tylko Mysticala teraz. No dobra, no to teraz wezmę Mysticala, chociaż nie wiem czy... Przepraszam, na Sun Kongu Mystical jest dobry. Wolałbym właśnie jakiegoś Glada i tak dalej, resztę. I CDR-y i po prostu pizda, nie? Lecieć jakiś potem Hardseeker jeszcze. Lanawka poszła czy co? Tu nie warto ulepszać reliktu, bo masz za darmo ulepszenie, zabicie minionów i asystowanie. Okej. Bąk. Fajny ten szardzik. Clearujesz sobie spokojnie wave'a. Man, nie musisz marnować. Maćki będą grały swoje bulty jak ja od Inkona i Ukena? Klasycznie no. Berzy zawsze. Tak powiem, trendy narzucają. A zaraz w rotację już idę. Czyli co, mówisz teraz Mystical? Maliński?
Feel my cudgel. Spróbuj. Okej, okay, spróbuję. Co oni tu zmienili? Pasywkę? No chyba jest inna. No może mi się coś ustało. Ale protów też jest więcej chyba, bo nie było 40, tylko było 35 chyba, nie? Tak? Te proty taką różnicę zrobiły, czy co jeszcze oni zmienili z tymi tankiem? Jestem twoją bajką, jestem twoją. 2400, drogi kurde item. Ale dobrze, zrobię jak mówisz. Ale ja za długo awka miałem w tej gierce teraz, żeby wiedzieć, o co chodzi. Hello, 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 man! Bonk! Easy. Bonk. Bonk. Easy pokecz. Ach, napada. Oj, 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 porywa, porywa, porywa. Nie. Riski robię. Ale z tego co widzę, ten dżungler chyba też za bardzo u nich awka. Trochę gra, opa, bąk. Masno. Cofam, biorę Mysticala, tylko nie cofam tutaj, bo miniony zabiją. Idę tu, cofam. Animal Planet, by the way, dobrze powiedziane. Jemorjaivo. Już jakie masz elo, przyjacielu? Ile to bije, ten Mystical? 20 za sekundę, spoko. Nie! Nie! 1300? O, gierka chyba zweryfikowała kolegę. Startuję. Teleporter is active. Ja w zeszłym sezonie nie miałem, w zeszłym splicie nie miałem szczęścia na samym starcie już. Do końca chyba tych gierek, które robiłem, to miałem tam ujemne win ratio. Po prostu chyba przejebałem z 10 meczy pod rząd. Od razu na starcie splita, siadła mi psycha, a potem to dodżowałem, trollowałem i odechciewało mi się grać. A potem zacząłem znowu Smite'a streamować i zacząłem starać i gdzieś tam pod koniec tego sezonu to mi tam wyszło na plus. Chyba 2250 skończyłem. Mimo, że nie grałem jakoś za wiele. Thorin w ogóle jak poleciał, nie? Thorin ma takie win ratio dojebane, teraz obczajałem te leaderboardsy, to widziałem. Porwalo. Ogarniesz się tym towerem? O, mogę wejść. Bąk. Gabulet, co mi gankuje Mulan, nie? Gras już. Biedna Mulan. Jeszcze trzymał, patrzy się jak ona umiera. Niezły chłop. Onk. Oj, porwalenc już. Idę. Mystica 366 damage jej dało. Co ja teraz kupuję? Tego, nie? Genji.
Legendzie kosztuje 200. Wczoraj wjechał lustryk i wybiłem 11 na końcu farnym odkułem, ale takie rakowiska wyjebały, że no klasyk, klasyk panowie. Co ja wam mogę powiedzieć, no. Czasami tak jest. Nie chcę nic mówić, ale no druga gierka mam i... Nie powiem tego, nie będę mówił. Nie będę mówił, idę do was. On my way. Many nie mam. Auto 2 mana. Oj, panie Thor. To coś pan dał teraz. Więdka masz. Dobra, jebać. Ogólnie to by były kille, nie? Jakby, no ale to jebać, zaraz tu przyjdą wszyscy. No. Idę po itemki. Nie ma rudzi. Wow. Nie ma rudze, panowie, nie ma rudze. Słyszałem, że tornsy teraz dobre są. Ale nie wiem, czy to prawda, czy nie. Gierki trójne powinny wyglądać tak, że on na midzie robiąc 2-4 wygrywa, a my ze skazą robiąc... Ale to jest klasyk, no. Mid nie kieruje gierek, no to wiesz, to może dołożyć, wiadomo, dorzucić cegiełkę jakąś. Ale to nie jest rola jakaś taka, która no... Dlatego możesz chujowo zagrać na midzie, jak dżunglerci i ADC-ci, nie wiem, są sfidowani, no to wygrasz, nie? Jutro będę grał, okej. Okej, to pilne. Ja teraz powinienem kupić. Your structure is under attack. Nowy voiceline chłop dał. Pomógłbym wam tam, ale kurczę, 14 level mam. Podałby coś sfarmić, no. Wezmę z tego wave'a, bo taki grubiutki, ładniutki, fajny. Thick wave. Ale co teraz chuja zrobisz na ogarnięty frontline? ADC OP teraz. To ty mówisz, Regivo. No ale mi chodzi o to, że wiesz, jakby... Po prostu ogólnie mówiąc, masz tak, że... Na midzie zawsze zrobisz mniej niż... W lejcie niż... A na ADC, bo siądzie na tobie dżungler i chuja zrobisz. ADC se trzyma lewy i wszystkich rozwala. Zwłaszcza teraz, jak kryty są w mecie. ADC OP, XD? Jeszcze jak? Dzięki, działa. Go. Any snipers? Ten Zeus też jest udany, kurwa. O, chyba ganka dostajemy. Jeden spell poproszę! Chłop stoi obok mnie i dosłownie... Nie będę mówił, no problem. Positive mental attitude, panowie, positive mental attitude. I go kill midcamp. Czemu gap feeduje? Thor do go, Thor. Ojej, kolego. Ojej. O, ulta masz. I tak inicjujesz. Okej. Panowie. Tower mi pada, dlaczego ja robię dżunglę? Elomien. Artemis to damage ma.
Kurwa, chciałbym cofnąć. Nie no, wezmę jakiś. To jeszcze poczeka. Wezmę sobie teraz. Co chcę wziąć? Wojtrzyd, nie? Wojtrzyd teraz dobry jest, z powrotem wrócił. Gierki. Nie wardziksy. Chalice, chociaż Chalice, niech to tak później. Zdążyłem jednego kupić. Ja się nie kłócę z tym Regiwo, ja po prostu mówię, że na ADC jesteś zawsze w stanie więcej zrobić w lejcie niż na midzie. Jakby tu nie chodzi o to, co kontruje ADC, tu chodzi, że mój argument to jest, że ADC w lejcie jest bardziej kierujący niż mid. Mówiłeś o tym, nie? O tych grach Torina. Ja się z tym nie kłócę, że jeśli frontline coś tam jest dobry, jeśli ADC jest chujowe, jeśli tam... nie wiem, gap jest i jest Ozyrys i Bellona, jak napisałeś. No ja się zgadzam z tym, stary. O, na skalę 2000. Oglądałem ostatnio, bo ja oglądam zawsze podcasty Roka. Ostatnio mówił właśnie o Smajcie dwójce. Mówił, że czeka. Rok czeka. Ten Thor ma downa. Ja pierdzielę. No cóż no. Ciężko będzie, panowie, ciężko będzie. Oj. Ma gank na prawie, nie? Ja powinienem przestać klikać VGS-y, przysięgam. Ja powinienem przestać to robić, kurwa. Zwłaszcza przed gankiem. Egisy, bicy, wszystko spalił. Gap też jest... Gap ma wyłączone myślenie totalnie. No ogólnie, no ciężko będzie mi na solo to wygrać. Bez dżunglera, bez midera. Tam widzę koledzy, to... Są niezłe agenty. Fajera będą robić, nie? Pewnie. Dwudziesta minuta pota, easy clap. O, idę. Iść tam, czy nie iść? Ra się wypierdolił. Czemu to nie działa? O, tak nie działa, okej. Okay. No dobra, no co, jeden będzie, nie? Panowie, no problem. Może coś mi się uda, jakiś w teamfight kernąć, jak będę farmił. Tak dobrze? No, w sumie tak. Jedyny ADC, którym da się teraz grać, to Hachiman, bo jest safe i ciężko cię dojechać. Dobrze, no, ja nie kłócę się z tym Regiwo. To nie zmienia faktu, że ADC teraz, kurwa, mają jeden z lepszych sezonów przez te itemki, które mają.
i one-shotują kurwa wszystkich, zwłaszcza dżunglerów. Nie trafiłem tego. Dobra, po farmie jest trochę depsu. Po farmie jest trochę damage'u. Iść. Shiva mnie soluje. Się nie dam. Iść. Zobaczymy, kto tu pierwszy przyjdzie. Czy mój team, czy ich team. Obstawiajcie, panowie, na czacie. Obstawiajcie. Kto pierwszy przyjdzie? Team czerwony, team niebieski. Haha. Alright, partner. Alright. Kto by się spodziewał? Opa. Jestem za. Za, a nawet przeciw. Teraźniejszy powrót na stojaki będzie jak poprzednie, czy planuje się inaczej? Planuję zawsze inaczej, niż wychodzi w praktyce. No cóż, no przestałem grać w Fortnite'a i nagle mi się odechciało robić rzeczy. Mówię, zobaczymy, no teraz każdy jest nachypiony na Smite'a 2, jak to będzie wyglądać w praktyce i to... To zobaczymy, no bo prawdopodobnie porobię sobie content, jak będę widział, że się opłaca, że ktoś to jednak ogląda, bo teraz na ten moment, no to nikt tego kurwa nie chce oglądać na YouTubie praktycznie. Ten tor jest kurwa takim warzywem, że żygać mi się chce. Jest! This is epic. Muszę przestać tak używać tego oksa. Nie oksa, tylko tego. Patera, co robi? Iść! Giga value shell. Giga value. Ej, robi ten damage spory, ten mystical, jak tak siąda na kogoś. Nie jest to złe. Chyba. Jak mi się wydaje. Paragiant. Jestem, panie. Sorry, man. Any gunkers? To jest follow, man. To jest follow. Slow dostał. Iść. Pierdalam. Kurna, zabije. That was a good fight. Dobra, coś tu jakoś, coś się tu da urodzić w tym teamie. Chyba. No chyba, że Geb będzie feedował znowu dalej. Good item to have. Strasznie dużo damage mam ogólnie. Nie wiesz tego na czas. Nie wiesz tego, jak będzie. Nikt nie wie. Teraz się opłaca to brać, nie?
te tutaj te obiektywy. Czemu go jeszcze nie cofnął? Ja jeszcze spad. Dobra, idę. Co za... Nie wiem. Oj, nie będę mówił. Nie będę mówił. Nice. Artemis Kierman. Artemis OP. ADC, by the way. Skrytami. You give it to me, man. Thank you, man. A to jest fight tutaj, nie? Ktoś mi pomoże? Proszę? Nie? Okej. Umrę tu, by the way. O, ale mamy Fajranta panowie, Fajrant jest nasz. Gość jest udany. Gość jest mega udany. Za rok to ma wyjść? Nie, no ma wyjść już alfa, grywalna gra będzie w marcu, więc naprawdę wszyscy pewnie po prostu, którzy grają w tą grę na dzień dzisiejszy, przeniosą się w marcu już na alfę i będzie tylko gra na alfa. Chyba, że będą to dozować w ten sposób, że powiedzmy otworzą alfę na 2 tygodnie, potem ją zamkną znowu na miesiąc albo 2 i potem znowu dopiero będzie. To by miało w sumie większy sens, bo ktoś chce przecież jeszcze grać w jedynkę, a wszyscy poszli grać w dwójkę już. Ranie trafi dzisiaj snajpa. Mamy fajera i się wypierdalamy, szkoda. Beat symulant. Dobra, my tu nie mamy damage'u. Nie mamy tu dżunglera, ra nic nie trafia. Ra nic nie dorzuca ogólnie, jest ciężko. Też jesteś udany pisząc XD na teammate'a? Co? No zasłużył sobie na to XD. To jest ogólnie chase, no a ten Ra siedzi w Afryce, kurwa, zamiast pomóc nam. Ojej. Teraz by trafił, tylko mu go zastanowałem. Ale to jest kill, no proszę. Tam z bomby. Pomoże mi tu ktoś z tym gościem! Cokolwiek dorzućcie, proszę! Ja tyle damage'u robię. Sakra. Pizze Hachi. Mam wrażenie, że mam mało cooldownów i mnie Ulr zabija. Good morning, gamers! Ładnie, Artemis karuje. Ale tutaj ten Mystical teraz porobił w tym fajcie. Tyle depsu poszło. Ogólnie to jest Feniks, nie? Ale część stuny poszły. Git. Oni Tana chcą robić. Ono w sumie to jest lepszy pomysł, żeby Tytana zrobić, racja. Ja już przestałem tak chodzić na te Tytany, kurwa, bo ja nie ufam tym ludziom. Ciężko się zorganizować. A git. Git majonez. Ta co mnie ten. Dobra, no Artemis ściągnęła to.
Guzek, dzięki za followka, siema. Też jest pisane, czemu jak Thor przy tobie siada na Ulra, to ty steka dajesz? Nie przypomnę sobie sytuacji, musiałbyś mi klipa wysłać, natomiast wydaje mi się, że jak robię wsteka, to znaczy, że nie mam speli. Mystical wykierował? Troszkę tak. Nie no, Artemis wykierowała, no co? Widać, że to jest jakiś też gość, co po prostu ten. Ale 8-1, panowie, taki tutaj Sun Wukong. Thor 17 kładę psu.